Węgry lubię przede wszystkim za różnorodność, że jest ona dostosowana do różnych dolegliwości, do różnych potrzeb. Zarówno jest zwykła woda, gazowana, niegazowana, jak i napoje sportowe, izotoniczne, które dostarczają nam, sportowcom, wiele, wiele ważnych i niezbędnych mikroelementów. No i oczywiście są też wody lecznicze, które leczą ludzi, zaczynając od jakichś chorób wrzodowych, pokarmowych, kończąc na drogach oddechowych. Nawadnia mój organizm. Ze wszystkich produktów najbardziej przepadam właśnie za Fango, który idealnie nadaje się do picia na długie treningi wymęczające, przy których bardzo dużo się traci wody, ale również wiele składników, elementów organizmu. Najbardziej właśnie ten produkt dostarcza również węglowodanów, które jak wiadomo przy wysiłku wzmożonym są bardzo potrzebne dla mojego organizmu, żeby prawidłowo funkcjonował i żeby trening był efektywny. Ma bardzo dużo mikroskładników, które nie jest zbyt często spotykana wśród innych wód mineralnych. No, ja akurat z całą rodziną spożywam bardzo dużo wody z zawartością jodu, ponieważ mieszkamy w południowo-wschodniej części Polski i nad morze mamy daleko, także nie dość, że odpowiada nam smak tej wody, to dodatkowo zawiera dużo jodu. Za różnorodność i za dużą ilość właściwości leczniczych. Moją ulubioną jest Henryk, także polecam. Dzięki wodzie Wysawianka jestem nawodniona. Pomaga mi szczególnie w czasie długich, upalnych treningów, tak samo podczas regeneracji, także polecam każdemu. Jest różnorodność tych wód, jest wiele wód, różne rodzaje, są wody lecznicze, są wody mineralne, no i też jest bardzo fajny napój Fango, który bardzo często stosujemy też podczas treningów, szczególnie podczas długich treningów. Ja stosuję go przeważnie podczas treningów na rowerze. Jest to już gotowy napój, nie trzeba przyrządzać. Po prostu wkładam do koszyczka i ruszam na rower. Możemy mieć ją ze sobą na zgrupowaniach i możemy sobie w każdej chwili się, można powiedzieć, napić i korzystać z tej wody, nie tylko zgazowanej i niegazowanej lub z go. Także myślę, że to jest chyba największy nasz atut, że właśnie, że jest z nami. Pomimo tego, czy są wyniki, czy nie ma wyników, bo zdarzają się i lepsze, i gorsze sezony, to jednak Wysawianka jest zawsze z nami. Na każdych zgrupowaniach, zarówno woda, jak i napój, który pijemy, czyli Fango. Również między obozami, między zgrupowaniami mamy bardzo super wody lecznicze, których również używamy. Więc myślę, że za to, że przede wszystkim z nami jest i możemy z niej korzystać na każdym kroku.